Piłka nożna bezsprzecznie jest najpopularniejszym sportem nie tylko we Wrocławiu, ale i w całej Polsce. Dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie o piłce nożnej, ale nie tej w ekstraklasowym wydaniu, a w troszeczkę niższych ligach. Naszym gościem będzie Mateusz Kluzek, piłkarz Ślęzy Wrocław, która ma za sobą bardzo udaną rundę w trzeciej lidze. Na początek proszę Ciebie o podsumowanie tej rundy, bo 33 punkty w 17 meczach, no to jest wynik co najmniej dobry, jeżeli nawet nie bardzo dobry. No w zasadzie można uznać to za rezultat bardzo dobry. No po inauguracji naszej sezonu no niezbyt można było się spodziewać, że to będzie taki wynik znakomity, można powiedzieć. Ale no, wiadomo, może te trybiki, maszyny się dotarły i ruszyliśmy. Wiadomo, po 7 kolejkach bodajże mieliśmy zaledwie 7 punktów, a po tych 17, czyli po tych 10 meczach bez żadnej porażki, okazało się, że jesteśmy na trzecim miejscu, a mogło być to miejsce nawet pierwsze, także dobry mogło być, rezultat. Tak, mogło być miejsce pierwsze. Przypomnijmy, zaczęliście od porażki no troszeczkę wysokiej, 0-6 ze Stalą Brzeg. Potem było coraz lepiej, ale w paru meczach traciliście też punkty w końcówce. Troszeczkę pech, a troszeczkę nieprzychylność chyba jednak sędziów, prawda? Tak, tutaj mógłbym trochę skarcić sędziów, że dla tej Ślęzy jednak nie sędziują, no ale wiadomo, taka jest piłka, że sędziowie też popełniają błędy. Dla nas okazały się to bardzo krzywdzące decyzje, bo tak naprawdę mogliśmy spędzić zimę na miejscu lidera, gdyby nie właśnie nie sędziowie. Czy nie przeszkadza Wam to, że trener Kowalski musi korzystać tak naprawdę z grupy 15 zawodników? Nie ma zbyt szerokiego składu, doskwierają kontuzje i często na meczach nie ma nawet 7 rezerwowych. No tak, w sezonie kontuzje czy choroby nas nie omijały, nie ma się co oszukiwać. Często ta kadra była uboższa, czy musieliśmy się wspierać juniorami Ślęzy. W zasadzie poradziliśmy sobie mimo tych braków kadrowych. Uważam, że każdy zawodnik, który wychodził w pierwszej jedenastce, czy wchodził z ławki, dawał z siebie 100% i może dlatego dobry rezultat osiągnęliśmy tej rundy. Trener tworzy skład wokół zawodników, ma ten trzon, prawda, do którego Ty również należysz. To Twój trzeci sezon w Ślęzie. Jak dotąd chyba najlepszy. O, można tak powiedzieć, chociaż... Bo oprócz regularnych gier i dobrej gry, 5 bramek. Tak, chociaż w zasadzie w zeszłym sezonie było nawet lepiej, ale to nie ma co porównywać. No przede wszystkim skupiam się na grze dla drużyny. Ja jakoś nie patrzę na te indywidualne statystyki, chociaż wiadomo, to też jest ważne. Gram dla drużyny. No i widać, to wychodzi lepiej dla tej drużyny. No ta Ślęza na razie, mam nadzieję, że to jest taki przystanek. Ja uważam, że wielu chłopaków w naszej drużynie ma naprawdę potencjał i te ligi mogłyby być wyższe, nawet te ekstraklasowe boiska. Skupmy się na razie na tym, co jest teraz i chciałbym naprawdę, żebyśmy w tym składzie dobrym, bez żadnych chorób, kontuzji dotrwali ten sezon i naprawdę powalczyli o wysoki cel. A mam do drugiej ligi. Tak, no można powiedzieć realnie, chociaż... Wiadomo, to takie gdybanie, nakręcanie się, to też czasem nie wychodzi na dobre. Mówisz o tym, że wielu kolegów znalazłoby miejsce w wyższych ligach. Czy masz na myśli na przykład Macieja Firleja, którego rzuty wolne to nie wiem, no Cristiano Ronaldo mógłby pozazdrościć. Rzuty wolne to ma naprawdę wytrenowane. Trenujecie często te elementy? No, to praktycznie tak... codziennie, na każdym treningu chyba Maciek uderza te wolne, także to naprawdę procentuje. To uważam, że na pewno mógłby sobie poradzić w wyższej lidze. Można powiedzieć, że niejako pochodzisz z rodziny piłkarskiej, bo twój stryj grał i w Polarze, i w Śląsku Wrocław, tutaj z wrocławskich zespołów. Jak zaczęła się twoja przygoda z piłką? Właśnie poprzez tutaj koligacje rodzinne, czy to nie było jakoś tutaj? No, dosyć to jest powiązane z rodziną. Zawsze tato wspierał w tą piłkę, bardziej mnie naganiał, można powiedzieć. To on mnie zaprowadził na pierwszy trening, tak wydaje mi się, że to był on. No i tak się zaczęło, wiadomo, wujek zawsze wspierał w tych sprawach. Takim był zawsze wzorem do naśladowania, bo wiadomo, jednak na boiskach ekstraklasy trochę minut spędził. No i zawsze to było takim wzorem do naśladowania. Miałem bardzo blisko taki wzór także. Czy Wam pomaga to, że macie trenera jednego i wiecie, że ten trener będzie i jest z Wami tak naprawdę na dobre i na złe i możecie w spokoju pracować? To jest jakiś komfort? Tak, to na pewno jest duży pozytyw. Tak uważam osobiście, że trener trzyma w ryzach ten klub, można powiedzieć. Jego taki profesjonalizm, dyscyplina dosyć mocno oddziałują
na pozostałych współpracowników czy zawodników. No, on tak naprawdę napędza ten klub, trzyma wszystko. Mhm. Oprócz tego, że świetnie sobie radzicie w lidze, graliście również w Okręgowym Pucharze Polski z nieco słabszymi rywalami. Ciężko się tak zmotywować na takie mecze z teoretycznie słabszymi rywalami, którzy no, mogą czasami nie być zainteresowani groma, bardziej kopaniem po kostkach? No, zdarzały się takie mecze, że rywali interesowały bardziej gra w kości niż w piłkę. No ale wiadomo, no, to jest kwestia bardziej psychologiczna. W głowie trzeba się nastawić, że to nie jest wcale rywal z niższej półki, tylko równorzędny przeciwnik. No i w zasadzie na tym się trzeba skupiać w takich meczach. W zasadzie kilka meczów takich się zdarzyło z tymi niższymi rywalami w tej rundzie. No chociażby ostatni mecz z Kobierzycami wygrany. No, tak, no właśnie karnych. Dosyć obrazuje, jak to wszystko wygląda. Trzeba wejść na boisko i pokazać właśnie, że jesteśmy z tej wyższej klasy rozgrywkowej. Nie możemy się oglądać na przeciwnika, czy kopie po kostkach, czy po nogach. No. No to jest w zasadzie w głowie wszystko się rozgrywa, takie mam wrażenie, bo umiejętności, wiadomo, są wyższe. Stawiacie sobie jakiś cel przed wiosną? W sensie takim, że jesteście teraz na trzecim miejscu, do lidera tracicie 3 punkty, a damy radę zrobić awans i to jest nasz główny cel. Czy tak po prostu gramy, żeby podtrzymać serię i co wyjdzie, to wyjdzie? No, ja nie należę do takich ludzi, którzy tam gdybają, że będzie dobrze, czy obiecują, bo w zasadzie dla mnie liczy się każdy najbliższy mecz. Wiadomo, teraz się zrodziła ta seria 10 meczów bez porażki. No, gdybyśmy ją kontynuowali, to na pewno było dobre dla nas. No, mam nadzieję, że tak będzie, ale no nie wiem, co czas pokaże. Być może będzie dobrze, rewelacyjnie, zdobędziemy ten awans, a być może będzie gorzej. No nie ma co ukrywać. Taka jest piłka. Czego można życzyć na najbliższe miesiące? Oprócz tego, że zdrowia i żeby była ta kadra faktycznie 18-osobowa na mecze. No, oprócz zdrowia to być może... Przychylność sędziów. Też, sędziowie mogliby trochę odwrócić losy, ale no nie wiem, pogody ducha, żeby w tym nadchodzącym roku z uśmiechem na twarzy ciężko pracować, nie wiem, wyznaczać sobie jakieś małe cele i je powoli osiągać. Zostawiając troszeczkę temat Ślęzy, bo sezon się skończy w okolicach maja, a w czerwcu nas czeka inna wielka futbolowa impreza. Jak byś ocenił to losowanie Polski? Polska, Kolumbia, Senegal, Japonia. Dobre mogło być takie, lepiej, takie, czy mogło być gorzej? Takie dosyć egzotyczne losowanie. Wydaje mi się, że na Mistrzostwach Świata to już nie ma słabych drużyn i każda grupa, która by została wylosowana, mogłaby być grupą śmierci i każda mogłaby być, wydaje się, łatwą grupą. No, dla mnie wyjście z grupy będzie dobrym rezultatem dla reprezentacji. A na co stać tak naprawdę? Gdzie byś myślał, że Polska się zatrzyma? Byłby w stanie na przykład powtórzyć ćwierćfinał, tak jak na Euro? Wydaje mi się, że ćwierćfinał jest realny i byłby na pewno sporym sukcesem. Więc życzymy właśnie Polsce ćwierćfinału co najmniej, Ślęzie troszeczkę więcej szczęścia. No i mam nadzieję, że będziemy mogli w czerwcu spotkać się już z drugoligowym piłkarzem Ślęzy. Mateusz Kluzek, piłkarz jeszcze trzecioligowej Ślęzy Wrocław, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.